Niektórzy mężczyźni myślą, że są na równi z kobietami. Taki typ obrzydza mnie najbardziej. Zamiast przestać się ze mną kłócić w tej sprawie, zaakceptować prawdę, po prostu być mi posłusznym i zapłacić rachunek, do kosza od razu z takim facetem, do kosza. Masz chłopaka? Jesteś mu wierna, lojalna? Po co? Po co? Przecież w kobiecej naturze leży, żeby eksplorować opcje. On musi siedzieć w domu, czekać na ciebie. To w ogóle nie jest zdrada, tak? Ty po prostu sprawdzasz swoje możliwości. Natomiast, słuchaj, to jest prosta biologia, tak? Kobieta, jak zajdzie w ciążę, 9 miesięcy masz spokój. Natomiast facet, jakby chciał, może zapłodnić 100 kobiet w przeciągu tygodnia. Kto potem będzie za to płacił? Kto będzie wychowywał te dzieci? To dlatego mężczyźni mają siedzieć zamknięci w domu, tak? Jedna partnerka. Ja tego nie wymyśliłam, tak działa ewolucja. Mężczyźni przede wszystkim są wyznacznikami statusu. Ty myślisz, że te kobiety, które chodzą po mieście z tymi przystojnymi, bogatymi facetami, to robią to dlatego, że lubią? Po prostu chcą, żeby inne kobiety widziały, kto jest górą, która tutaj rządzi. To jest proste. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby kobieta z takimi właśnie poglądami była najpopularniejszą influencerką w internecie w ostatnich tygodniach. Z poglądami, które poniżają, obrażają mężczyzn, traktują ich przedmiotowo. Czekajcie, czekajcie, mam jakiś sygnał z wozu transmisyjnego. Halo, halo? Że co? Że tak właśnie jest tylko na odwrót? Że to mężczyzna tak opowiada o kobietach? Dlaczego mnie to nie dziwi? Tak, to Andrew Tate. Feels good to be a... Czołem! Witajcie na moim kanale, czyli Klaudia Klaudi. Dziś, jak już zaspoilowałam, porozmawiamy o jednym z najpopularniejszych influencerów ostatnich tygodni. Jednak zanim przejdziemy do filmu, już teraz czas na sponsora, gdyż będę dzisiaj poruszała bardzo drażliwe tematy. Szukasz sposobu na to, żeby mieć więcej pieniędzy w Twojej kieszeni, żeby nie wydawać niepotrzebnie, jeżeli nie musisz, żeby więcej zostawało u Ciebie, żebyś mógł te pieniądze na przykład zainwestować, żeby być milionerem? Mogłabym Ci teraz sprzedać różne specjalne kursy albo dostępy do klubów milionerów po to, żeby wiedzieć, jak się wzbogacić, ale wolę podać Wam sprawdzony sposób na to, jak zaoszczędzić. Tyczka AleRabat to sprawdzony sposób na mądre zakupy w internecie, ponieważ wyszukuje ona wszystkie dostępne kody rabatowe i wybiera ten najkorzystniejszy dla Ciebie, żebyś mógł zaoszczędzić jak najwięcej. Bo po co płacić więcej, jeżeli nie musisz? Do tego nalicza Ci cashback, czyli z niektórych sklepów dostaniesz kilka procent z powrotem. Jeżeli wolisz kupować przez telefon niż na przykład przez komputer i przeglądarkę, to spokojnie, AleRabat także ma swoją własną, dedykowaną aplikację. Naprawdę wtyczka absolutnie nic nie kosztuje, a jesteś w stanie zaoszczędzić wiele, tak jak ja, praktycznie na każdych zakupach właśnie dzięki niej. Więc pamiętajcie, żeby korzystać z mojego linku w opisie i bardzo dziękuję AleRabatowi za to, że zdecydowali się po raz kolejny sponsorować mój kanał. To teraz mniej przyjemne rzeczy. Jeżeli jeszcze nie wiesz, kim jest Andrew Tate, to po pierwsze zazdroszczę. Nic, czego się o nim dowiedziałam przed zrobieniem researchu do tego odcinka, nie było z mojej własnej woli. Po drugie, masz szczęście, bo jest to imię, które jest jednym z najbardziej wyszukiwanych w tym roku. Andrew Tate ma więcej wyszukiwań na Google niż Donald Trump i Kim Kardashian w tym roku. Jest to amerykańsko-brytyjski kickbokser, był także uczestnikiem brytyjskiego Big Brothera, obecnie jest milionerem i influencerem o bardzo kontrowersyjnych poglądach. To właśnie dzięki nim zdobył popularność, bo... Oczywiście, że jeżeli będziemy głosić jakieś rzeczy, które wkurzą większość społeczeństwa, możemy liczyć na rozgłos. Mówię o nim akurat teraz, gdyż został zbanowany na wszystkich platformach społecznościowych. Na Twitterze, na YouTubie, na Twitchu, na TikToku. Nie ma dostępu do niczego. On oczywiście twierdzi, że jest to nagonka po prostu na konserwatywne poglądy, ponieważ on chce pomóc mężczyzną, opowiadając o damsko-męskich relacjach i o tym, jak zdobyć pieniądze. Czy rzeczywiście tak jest? Wszystko, co powiedziałam we wstępie, to były dosłowne cytaty z Andrew Tate'a, tylko zamienione z tego, co on opowiada o kobietach, na to, jakby to wyglądało, gdyby to kobieta mówiła o mężczyznach. Gdyby chcieć przytoczyć wszystkie jego kontrowersyjne wypowiedzi, to zdecydowanie ten film miałby jakieś 8 godzin. Ale między innymi jest to, że na przykład kobieta należy do mężczyzny, a zdecydowanie jej ciało należy do niego, więc jeżeli
któraś z dziewczyn, która ma chłopaka, chciałaby, nie wiem, założyć OnlyFans albo w jakikolwiek inny sposób pracować seksualnie, to mężczyźnie należy się większość jej dochodów z tego, dlatego że ona wykorzystuje do zarabiania jego własność. Mówił także o tym, że kobiety powinny ponosić odpowiedzialność za to, że zostały zb***one czy seksualnie, bo pozwoliły sobie znaleźć się w takiej sytuacji, za co pierwotnie został zbanowany na Twitterze, ale potem założył inne konta. Tak, a propos tego tematu, to mówił również, że on nie jest gwałcicielem, ale jeżeli po nie jestem gwałcicielem musisz postawić ale, to już jest wystarczająca czerwona flaga. Ale on po prostu lubi robić to, na co ma ochotę. No i oczywiście takie standardy w tych środowiskach, czyli że kobiety dosłownie wszystko, co robią, robią tylko dla atencji mężczyzn. I mężczyźni powinni zacząć uczyć się, jak to wykorzystywać, by manipulować kobietami. Czekajcie, chwila na sok dla atencji mężczyzn. Głośno mówił też o problemie samotności wśród mężczyzn. Okej, zgadzam się z tym, ale mówił to tylko w takiej kwestii, że o, kobiety to nie są samotne, tylko mężczyźni. Że jak mężczyzna pracuje w Starbucksie, to nigdy nie znajdzie sobie kobiety, podczas gdy kobieta cokolwiek by nie zrobiła, to zawsze ma wszystkie możliwe opcje. I okej, nie mówię, że taki problem nie istnieje, ale jednocześnie opowiadanie o tym, że bo kobiety mają wszystkie dostępne możliwości, kiedy tylko chcą, a mężczyzna jak pracuje w Starbucksie, to nie może, podczas gdy jest otoczony tylko instagramerkami, tylko dziewczynami, które są dziesiątkami, powiem wam, kto jeszcze jest niewidzialny. Kobiety, które nie są idealnie w kanonie akurat przyjętego piękna. Zazwyczaj właśnie tego typu poglądy dotyczą jakiejś grupy kobiet, które są, nie wiem, 5% najpiękniejszych dziewczyn na świecie, które wyglądają jak modelki, natomiast pomija się w ogóle istnienie 90% kobiet, które nie wyglądają tak jak dziewczyny z okładki i one też mogą mieć problem z realnym znalezieniem partnera, mimo tego, że są przecież kobietami. Zaraz usłyszę, dobra, ale kobieta, która na rynku matrymonialnym jest jedynką, zawsze znajdzie kogoś, kto będzie chętny spędzić z nią noc. Dobrze, życie nie kręci się tylko i wyłącznie wokół seksu, wiecie? Kolejna kontrowersyjna wypowiedź Andrew Tate'a na przykład dotyczy tego, że on nie wierzy w istnienie depresji. Że trzeba uwierzyć w depresję, żeby ją mieć. Wystarczy przestać w nią wierzyć, nie masz depresji. I don't believe in depression. Świetne podejście w czasach, gdzie mówi się przecież głośno o tym, że mężczyźni popełniają więcej niż kobiety właśnie przez presję społeczeństwa, chociażby na temat tego, że nie można mówić o swoich emocjach, nie można przyznawać się do tego, że ma się problemy psychiczne, że musisz być silny i męski, bo inaczej jesteś przegrywem. Na pewno część jego poglądów jest nadmuchana tylko po to, żeby wzbudzić kontrowersję i żeby było o nim głośno, bo jak na poważnie traktować faceta, który mówi o tym, że na przykład gotowanie jest tylko dla biednych ludzi? Instruct a female to provide sustenance. Cook. And get back to world conquest. You have better things to do. Że ludzie, którzy dostają zawał serca, są po prostu cienkimi bolkami, on im pomagać nie będzie. Well, had a heart attack. Get the fuck up. Fuck on. Na pewno znajdą się osoby, które powiedzą okej, ale wśród tych wszystkich kontrowersyjnych rzeczy znajdą się i takie, które rzeczywiście pomagają ludziom, które w jakiś sposób ich motywują, na przykład do działania. Nie ma jednostki, która nawet prezentując absolutnie najgorsze poglądy, no nie powiedziała chociaż raz czegoś, co było akceptowalne. I to nie skreśla wtedy wszystkich innych złych rzeczy, które powiedział. Na pewno zastanawiacie się, okej, ale może jego popularność i te wyszukiwania opierają się tylko na tym, że ludzie chcą posłuchać jego farmazonów, a nikt nie bierze go na poważnie. I tu przechodzimy do jego Discorda, bo do niedawna Andrew Tate miał biznes, który nazywał się Hustlers University. I to było miejsce, gdzie on za pomocą ponoć jakichś super ekspertów uczył innych mężczyzn, jak zarabiać grube pieniądze, dawał im taki gotowy wzór na to, jak być milionerem. Czyli coś, co było już robione milion razy. Większość jednak osób, które się tam zapisały, zarabiały pieniądze na tym, że polecały Hustlers University innym. Bo jeżeli ktoś zapisał się z twojego linku, to dostawałeś duży procent prowizji z tego tytułu. Co więc robiono? Ludzie, którzy chcieli zarobić na innych, tworzyli konta fanowskie Andrew Tate'a, gdzie wrzucali jego kontrowersyjne treści, gdzie wrzucali jego
wypowiedzi, gloryfikując go, po to, by miał większe zasięgi, po to, by więcej osób się zapisało akurat z Twojego linku. Więc tutaj koło popularności się napędzało. Żeby dostać się do jego Discorda dla ludzi, którzy chcą być bogaci, trzeba było zapłacić $50. Do momentu zamknięcia Hustlers University, no ten Discord miał ponad 100 tysięcy użytkowników. Pomnóżcie sobie 100 tysięcy razy $50. Już wiecie, skąd Andrew Tate ma pieniądze na Bugatti? Klaudia, ale żeby uczyć ludzi, jak zarabiać miliony, no to w jakiś sposób Ty najpierw musiałeś osiągnąć sukces. Na czym więc Andrew Tate się dorobił? Jeżeli jesteście zdziwieni, że same jego poglądy go od razu nie skreśliły na starcie, to zapnijcie pasy. Andrew Tate swoje pierwsze duże pieniądze zarobił na biznesie... na kamerkach. Nie on sam występował. Chwalił się tym, że 50% dziewczyn, z którymi się kiedykolwiek umawiał, kończyło jako pracownice seksualne dla niego, które prowadziły właśnie typowe kamerki internetowe dla zdesperowanych mężczyzn. Nie ja powiedziałam zdesperowanych, tylko sam Andrew Tate, który przyznał się do tego, że dziewczyny bardzo często wykorzystywały tych mężczyzn, którzy właśnie czuli się samotni, którym przecież on chce pomóc, po to, żeby wyciągać od nich jeszcze więcej pieniędzy, mówiąc im ckliwe historie. Biznes się kręcił do czasu, aż brytyjska policja nie postawiła mu 11 zarzutów, w tym za przemoc seksualną, więc żeby uniknąć śledztwa, wyprowadził się do Rumunii. Dlaczego do Rumunii? Jak sam mówi, dlatego, że jest tam o wiele lżejsze prawo dotyczące tych seksualnych kwestii, plus jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy, łatwo przekupić łapówkami policjantów. And also I like Eastern Europe as a whole because corruption is far more accessible. I find it offensive that a police officer in England will stop me for speeding and then refuse to take a bribe. Wcześniej jeszcze, tak jak wspominałam, jest byłym uczestnikiem Big Brothera, tylko z programu go wyrzucono po tym, jak do sieci wyciekło nagranie, na którym bije pasem kobietę i każe jej liczyć siniaki za to, że go nie słuchała. Żeby nie było, w 2016 roku kobieta z wideo nagrała swoją odpowiedź, mówiąc, że to wszystko było za jej zgodą i tak po prostu wyglądał ich związek. A sam Andrew Tate mówił, że przecież ona śmieje się na wideo, choć jeżeli zdecydujecie się, a nie polecam, aby odnaleźć się w internecie, to no, zdecydowanie kobieta płacze, nie śmieje się. W Rumunii jednak i tak nie uniknął problemów, ponieważ nalot na jego willę i tak zrobiła policja po tym, jak dostali cynk, że może trzymać tam kobiety wbrew ich woli. Jednak nie został aresztowany, a sam mówi, że padł jedynie ofiarą własnej sławy i ruchu mitu. Po tym wszystkim, co Wam powiedziałam, trafny wydaje się być komentarz, który gdzieś odnalazłam w internecie o tym, że gdyby Andrew Tate był postacią fikcyjną, to narzekalibyśmy, że jest przesadzony i nierealistyczny. Dobra, czas na podsumowanie. Dlaczego w ogóle dla niego poświęcam swój czas i swoją platformę? Przerażające jest to, jak przede wszystkim wielu młodych ludzi upatruje sobie w takich właśnie influencerach swoich bożyszczy. Musimy zwracać uwagę na problematyczne kwestie i głośno mówić o tym, że to nie jest okej, takie poglądy nie są normalne. Jest to dobry moment o tym, by podnieść kwestię, która jest nagłaśniana wszędzie, ale jest to bardzo istotne. O tym, jak działają algorytmy platform internetowych, nawet takiego YouTube'a, przede wszystkim takiego YouTube'a. Jeżeli oglądasz treści, które wygłaszają pewne poglądy, to jeżeli algorytm wyczuje, okej, to Ci się podoba, zaczyna Ci podsyłać tylko treści tego podobne. Czyli jeżeli na przykład uwielbiasz takiego Andrew Tate'a, to zacznie Ci algorytm pokazywać tylko i wyłącznie filmy o nim albo ludzi, którzy mają podobne poglądy do jego. Więc masz wrażenie, że to jest właściwa droga, bo wszyscy o tym mówią. Nie masz żadnej przeciwwagi. To samo dzieje się na Facebooku, gdzie radykalizowały się grupy właśnie przez to, że podsyłane Ci były tylko i wyłącznie treści, które są podobne Twoim poglądom, więc miałeś wrażenie, że to jest jedyna właściwa droga. Że ludzie, którzy mają przeciwne temu poglądy, to w ogóle jest jakiś promil i oni nie istnieją i są dziwakami. I to już się zaczęło dziać. Niestety, ostatnio trafiłam na wideo nauczycielki, która mówiła o tym, że zauważyła, że 11-letni uczniowie, młodzi chłopcy zaczęli się wypowiadać właśnie w taki sposób w stosunku do dziewczynek, cytując Andrew Tate'a, mając 11 lat, że ty jesteś tylko kobietą, ja na ciebie zarabiam, więc zamknij mordę i mnie słuchaj, bo tak Andrew Tate powiedział. To tylko pokazuje, że rzecz, z której my możemy się śmiać, ha ha ha, w ogóle co to za koleś, który ma takie poglądy, jednak gdzieś tam docierają do młodych umysłów i potem będziemy mieli pokolenie ludzi, którzy myślą właśnie w taki sposób. Co jakiś czas internet
Znajduje sobie swojego nowego, ulubionego, konserwatywnego mizogina, który wypływa na fali popularności, ale ja wtedy za każdym razem tracę odrobinę nadziei na to, czy kiedykolwiek dojdzie do takiego momentu, kiedy sobie powiemy, że może już starczy z takimi poglądami? Zwłaszcza w sytuacji, gdzie taki Andrew Tate głosi poglądy: kobieta jest tylko i wyłącznie twoją własnością. Ja mogę chodzić na mieście i ją zdradzać, bo to leży w mojej naturze, ale ona ma siedzieć w domu cicho i czekać na mnie. I komentarze są: tak, oczywiście, prosta biologia, no tak już jest. A ja na przykład tworzę treści, które mają za zadanie gdzieś tam pomóc młodym kobietom na drodze znajdywania siebie. Moje filmy też oglądają młodzi mężczyźni, w których mówię i to nie wytykam palcami: hej, problem jest w tobie czy w tobie, tylko mówię: ej, media, nie? W Hollywood na przykład w filmach pokazują, że kobiety są tylko przedmiotami. Może by tak? Nie. I wtedy jest: feministka, tak, nienawidzisz mężczyzn. Człowiek po prostu w pewnym momencie jest tym zmęczony. Nie chciałabym na moim kanale poruszać stricte redpillowych, blackpillowych, incelskich treści, ale są rzeczy, od których nie można przejść obojętnie, zwłaszcza jeżeli obraża się i sprowadza do poziomu poniżej podłogi dosłownie 50% ludzkości. Ja sama chociażby czytając takie rzeczy dla samego researchu czuję się ze sobą coraz gorzej i popadam w takie stadium po prostu smutku, myśląc o tym, czy rzeczywiście cały świat tak wygląda. I nie jest mi tylko przykro, ponieważ jestem kobietą, ale jest mi także przykro, ponieważ wyobrażam sobie tych młodych mężczyzn, których kiedyś jakaś kobieta mogła skrzywdzić i oni szukali treści, żeby podnieść się z tego dołka, a trafili właśnie na coś takiego. I teraz zamiast rzeczywiście sobie pomóc, i to nie tylko i wyłącznie w kwestiach relacji damsko-męskich, ale chociażby samorozwoju, trafili na coś takiego i jedyne co robią, to pogrążają się w tej nienawiści do kobiet, nic więcej. Jest potrzeba, by mówić o problemach mężczyzn. Oczywiście, że one bardzo często są pomijane. Oczywiście, że bardzo często są gdzieś tam spychane na dalszy plan. I jest przestrzeń na to, żeby młodzi ludzie mieli jakiegoś swojego męskiego mentora, który podpowie im, jak być lepszym mężczyzną, ale w taki zdrowy, zdecydowanie, zwłaszcza dla psychiki, sposób. Ja widzę tą przestrzeń na polskim YouTubie, bo nie znalazłam jeszcze nikogo takiego, kto głosiłby rzeczywiście pozytywne poglądy. Inaczej, że głoszą mężczyźni pozytywne poglądy, znalazłam, ale żeby był kanał taki stricte o relacjach damsko-męskich, o samorozwoju, o tym, co to znaczy być mężczyzną w taki sposób, który jest dobry dla psychiki młodych mężczyzn, jeszcze takiego stricte kanału o tych treściach nie znalazłam. Ja właśnie zakładałam swój kanał z myślą właśnie o kobietach, o młodych kobietach, które wchodzą w dorosłość, będą poznawały siebie, będą poznawały, co to oznacza być kobietą i które potrzebują po prostu starszej koleżanki, która oczywiście, że nie zawsze wszystko, co mówię, to jest prawda objawiona i że to jest jedyna droga, ale która gdzieś tam podzieli się swoimi poglądami i powie: hej, nie musisz poddawać się presji, nie musisz uważać, że to, co inni mówią na twój temat, to jest rzeczywiście jedyne i słuszne. No i właśnie miło by było, gdyby ktoś zrobił coś takiego dla mężczyzn, więc jeżeli ktoś mnie ogląda, kto kiedykolwiek o tym myślał, to jest ten czas. Bo ja jako kobieta nie będę przecież mówiła mężczyznom o tym, co to znaczy być młodym mężczyzną wchodzącym w dorosłość, bo nie mam takich doświadczeń. Niestety, patrząc na liczby, na wyniki Andrew Tate'a, obawiam się, że to wszystko pójdzie w drugą stronę i znajdzie się dużo jego naśladowców, którzy będą chcieli wypłynąć na tej właśnie fali popularności. I to by było tyle na dziś. Powiem Wam szczerze, że jestem szczęśliwa, że zakończyłam ten temat, bo mogę zastopować research, który robiłam przez ostatnie tygodnie i który sprawił, że muszę teraz naprawdę odświeżyć swoją głowę po tych wszystkich treściach poniżających kobiety. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat, jakie są Wasze przemyślenia. Wiecie, że uwielbiam, kiedy komentarze pod moimi filmami to jest taka otwarta platforma do dyskusji. Oczywiście, jeżeli robimy to z szacunkiem do swojego interlokutora i na jakimkolwiek poziomie. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie więcej tego typu treści, bo wracam do Was bardzo często z babskimi wieczorami. I do zobaczenia! Bye!